Jarosław! Zapraszamy tutaj, zapraszamy! Jarosław! 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 To jest sztuka złodziejstwa, to jest sztuka oszustwa, to jest sztuka manipulacji, to jest sztuka współczesna PiSu, która prezentuje aferę wizową. Wiemy o tym, że handlowali tymi wizami, skompromitowali wizerunek Polski, ale chcemy, żeby się o tym dowiedzieli działacze PiSu, żeby dowiedzieli się o tym zwykli ludzie, którzy są odcięci od normalnych, obiektywnych, niezależnych, liberalnych mediów, którzy oglądają tylko telewizję rządową. Dzisiaj z polską opozycją tu zgromadzoną przywitaliśmy prezesa i prezentujemy tą wystawę po to, żeby każdy w Polsce dowiedział się, że nie może być już dłużej mowy o bezpieczeństwie, ponieważ mamy mnóstwo, 250 tysięcy osób, które przeniknęły przez nas, nasz kraj, wśród nich takie osoby, które są podejrzewane między innymi o terroryzm. I co istotne, to nie jest demonstracja przeciwko uchodźcom, bo my uważamy, że to są ludzie. To jest demonstracja przeciwko aferze wizowej PiSu, przeciwko temu złodziejstwu, przeciwko temu, że handlowali polskimi dokumentami, z polskim godłem, nie patrząc na interes publiczny, oszukali nas wszystkich. To nie jest prawdziwe bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, setki, tysiące nierozliczonych afer, a PiS zostawia nas największą aferą, która uderza w Polskę, uderza w nasz kraj, bo oprócz tego, że ci nielegalni imigranci kupili wizę, którą upoważniała do wjazdu do Polski, również do całej strefy Schengen, na nasz wizerunek, wizerunek Polski, narazili na ogromny szwank. My z tego problemu będziemy wychodzili latami. Będziemy latami odbudowywali pozytywny wizerunek kraju, pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Nie potrafili przez półtorej roku 8 milionów ton zboża przetransportować do Afryki, za to zalali Afrykę polskimi wizami, z polskim godłem, z polskim orłem. Ta afera wymaga wyjaśnienia. Musimy dowiedzieć się, kto czerpał korzyści z tej afery, największej afery ostatnich 8 lat rządu PiSu. W TV PiS nie usłyszycie o aferze z 250 tysiącami polskich wiz sprzedawanych na rynkach Azji i Afryki. To jest kolejny odcinek Trasy Wstydu. Trasy Wstydu Jarosława Kaczyńskiego, który jako jedyny lider polityczny nie potrafi spotkać się z ludźmi, nie potrafi odpowiedzieć na pytania zwykłych mieszkańców. Z nami jest kilkudziesięciu Opolan i Popolanek, którzy dzisiaj mają pytania do Jarosława Kaczyńskiego o aferę wizową. Nie są w stanie na to odpowiedzieć. Chowają się za murami, chowają się za swoimi tabunami własnych zwolenników politycznych, za kordonami policji. Nie są w stanie wyjść do ludzi. Taki jest dzisiaj bilans tej władzy. Taki jest jej stan po 8 latach rządów PiS, jeszcze miesiąc tej grandy, jeszcze niecałe 30 dni i to się wreszcie skończy. Władza znów będzie dla ludzi, rząd będzie dla ludzi i rząd będzie dla ludzi odpowiadał na ich problemy. Października 15 pogonimy Kaczyńskiego!